Także to będzie nasz główny złoczyńca, główny boss, którego będziemy musieli pokonać. I mam otwarty plakat, na którym będę się po prostu posługiwał. Ale wiecie, czym się będę też posługiwał? G2, kod Flotar, 3% zwrotu, promocje na gry, wiecie o co chodzi. Chyba nie trzeba tłumaczyć. Dobra, przejdźmy już do samej gry. Weźmy sobie, postawmy War Machine'a i Ironmana. Może od tych gości zacznijmy. I powiem wam tak, mogłem skorzystać z innego moda, który ma jakby kustomizowanie jednostek i tak dalej. Ale niestety tam nie ma tego lodowego giganta. Po prostu twórca uznał, że nie, lodowego giganta tam nie będzie, dlatego po prostu korzystam ze zwykłych jednostek, które są tutaj. I jeżeli ktoś by miał jakieś pomysły, na przykład, że ej, Iron Manem powinna być ta jednostka, no to piszcie w komentarzach, bo szczerze mówiąc, z niektórymi jednostkami miałem problem. Ale dobra, drugą rzeczą będzie... Okoje, chyba tak ona się nazywa. Ona ma taką swoją dzidę, także powiedzmy, że Sarisa będzie tutaj idealna. Wiadomo, bierzcie to wszystko z przymrużeniem oka, bardziej chodzi tutaj po prostu o zabawę. Weźmiemy sobie Tora. Chociaż nie, Tor nie. Bo Tor z błyskawicami takimi... będzie średni. Weźmy sobie na przykład tego, Jarla. Weźmiemy sobie też, stworzymy, tak patrzę, Ant-Mana. Ant-Man, jako że jest mały, no to Halfling. Kapitan Marvel, z tą postacią powiem wam, że miałem największy problem chyba. Weźmiemy Firework Archer. Hawkeye'a sobie weźmiemy Samuraja. Dlaczego Hawkeye'a sobie weźmiemy Samuraja, możecie zapytać? Ponieważ Hawkeye normalnie się posługuje łukiem. No ale w trailerze widzieliśmy, że Hawkeye staje się Roninem, czyli tym gościem po prostu... z takim właśnie mieczem. To nam jeszcze tutaj został. Właśnie, miałem problem z Hulkiem, ponieważ nie ma jakiejś dużej jednostki i jedyną dużą jednostką jest po prostu ten oto mamut. Także spoko, niech mamut sobie będzie. Mamy Tora, okej, okay. Iron Man, War Machine, okoje. A, brakuje Kapitana Ameryki, tego, know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this... does put a smile on my face.